Cześć, to ja, słodki, mały Balloon Boy. Pewnie nie spodziewałeś się, że zobaczysz mnie tak szybko, ale spokojnie. Już niedługo cały czas będziemy spędzać tylko we dwoje. Ja i twoja dusza. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nikt nikogo rozszarpywał nie będzie, albowiem ostatnie słowo do powiedzenia mam tutaj ja, a więc słodki Balloon Boy. Tak jak mówiłem, pojawiają się po kolei wszystkie toy animatroniki. Pomyliłem się tylko po prostu z guziczkami, gdyż zakładałem, że będą one szły w innym kolorze, w inną stronę. To coś na pewno to znaczy, ale do końca jeszcze nie wiem, co to może oznaczać. Może po prostu są to randomowe lampeczki, albo rzeczywiście znaczą coś więcej. Na pewno Fungi albo Cloud się tym zajmą. Ja chciałem powiedzieć, że no co w sumie tutaj nie ma za bardzo co do pogadania. No na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to Balloon Boy, jakiś taki zmutowany, tak? Jakieś ma małe oczka tutaj i na pewno tu gdzieś ciemne, mogę się założyć, że jest... tutaj nic nie ma, gdzieś ciemno, tylko widać wnętrzności, może tak to ujmę, tak? I no podświetlenie, oczywiście gdy podświetlimy nasz obrazek, będzie takie coś. Hello! Hello! I to w takim znaczeniu hello ze znakiem zapytania, czyli takie hello? Mniej więcej tak to brzmi i myślę, że on po prostu też będzie gdzieś umiejscowiony w szafie obok Foxiego czy coś takiego. Właśnie tak mi się wydaje, że albo po prostu Scott zrobi jakieś wielkie mega boom i doda kilka nowych pokoi, bo to by było całkiem w stylu Scotta. Nowy jakiś pokój i w nim na przykład straszyłyby animatroniki, czyli przypuśćmy ileś tam nocy w pokojach z animatronikami, tymi starymi, ileś z tymi nowymi. Także no tutaj nie ma się chyba za bardzo rozwodzić. Co to tutaj jest właściwie takie? Chyba jakieś szczęki są, tak mi się zdaje, wielkie, koszmarne. Według mnie. No jeżeli zapiszemy obrazek, to zapisuje się pod tytułem In Dark, w ciemności. Czyli to w ciemności chyba o ten napis chodzi, albo po prostu on będzie siedzieć w grze w ciemności, ten nasz Balloon Boy Chai. No także w sumie to chyba było na tyle. Jeżeli coś się jeszcze pojawi, to ja też oczywiście to nagram. Chyba że po prostu naprawdę nie będzie co tam do odkrywania jakichś tajnych napisów, tak jak tutaj. Także no po prostu czysty obrazek bez niczego to chyba nie ma sensu będzie przedstawiać, tak? Bo to za każdym razem musiałbym tak robić. Także no to w sumie by było chyba na tyle. Myślałem jeszcze o hello i tutaj win, Halloween, tylko że to musiało być nie przez E, tylko przez A, Halloween. Także to nie zadziała tutaj raczej w tym przypadku. Także no ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania innych odcinków. Cześć!